Wczoraj poszliśmy pod kolumnę Zygmunta w Warszawie, żeby poprosić warszawiaków, przypadkowych przechodniów, żeby pomogli nam zszyć tę flagę, której dzisiaj jestem właścicielem. To jest być może w tej chwili najdłuższa flaga na Powiślu, ma 19 metrów. Zapraszam ochotnika! Ja się nie nadaję do wywiadów, proszę tego nie kręcić. Kto by chciał mi pomóc? Tak się wydaje, że jesteśmy podzieleni na takie dwie frakcje. A teraz symbolicznie próbuję te frakcje połączyć. Może byś chciała mi pomóc? Nie, wydaje mi się. To pa! Ona jest ciągle rozdarta, tak jak ten polski naród! Dzisiaj możemy go zszyć! Umiesz szyć? No tak. Tak? No. A pomogłabyś mi zszyć te flagi razem, te kupy? Dawaj. Chodź. Siadaj, proszę. To było fajne. Dołączyli się do akcji przypadkowi przychodnie, w większości kobiety, nie tylko Polacy, ale także mężczyźni też byli. Nie tylko Polacy, ale także Ukraińcy. Była dziewczyna z Kanady, była pani z Kanady. Pani, co tak mnie męczy to, że my jesteśmy niby tacy skłóceni i pokłóceni. Czy tutaj mamy już początek zrobiony? Wysiadać. Pokażmy, że możemy współpracować. Zapraszam. Nie mogę się z tym pogodzić, że po prostu tak podzielić udało się nasze społeczeństwo. Tak. Tyle nienawiści, tyle wrogości. Zupełnie niepotrzebnej. A przecież jak było źle, to byliśmy razem. Tak. Teraz jak jest dobrze, to nie potrafimy się ze sobą dogadać. Mnie to bardzo smuci. Prawdę mówiąc, czasami płakać mi się chce. Mnie też poprzedzamy. Już. Ale jesteś dzielna, ile strzyłaś już? No, ale ty ładnie strzywasz, jak widzę, tak. No to już jest co? Proszę Państwa, zapraszam do wspólnego szycia flagi! Ja też! No dobra. Szyjemy, tak. No, będzie równo? My to wprawimy na przyjściu. Tak, o, i zostaje trochę nadmiar. To się obetnie. Ale nie chodzi mi o to, czy pan jest za PiS-em, czy pan jest za Dudą, czy pan jest za Tuskiem, tylko chodzi mi o to, o tą samą tą atmosferę w tym kraju. Ta atmosfera w tym kraju to jedna wielka żenada, nic więcej. No właśnie. Fajnie, że tą polską flagę szyją Ukraińcy, Kanadyjczycy, Szwedzi, Polacy też oczywiście. Bardzo dobrze. Chodźcie pomóc szyć flagę. Tu jest dłuższy bok i tu jest chyba dłuższy bok. Już pani daje igłę. Jak masz na imię? Ola. Ola, bardzo fajnie. Mieszkam w Chicago od 20 kilku lat i pracuję przez od początku swoich pierwszych dni pobytu w Chicago w polskich szkołach. W tej chwili jestem związana ze szkołą imienia Juliusza Słowackiego, gdzie jestem zastępcą dyrektora, a jednocześnie jestem wiceprezesem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Wow! Jest to na wariackich papierach robione, ale... Dobra, ja myślę, że lepiej nie zrobię. Cześć, jestem Rafał, bardzo cześć, miło. Marta. Przyszedł jeden czarnoskóry chłopak z Gany, który był bardzo sympatyczny i też szył flagę razem z nami. Powstała taka gigantyczna flaga, 19-metrowa. No i to jest pierwszy sukces! I teraz zobaczcie, co postanowiliśmy z tą flagą zrobić. Niezależnie od widzimisi, podziałów politycznych i innych humorów, wszyscy stanęli w jednej sprawie.
Oczywiście takie rzeczy zdarzają się rzadko, ale fajnie jest sobie przypominać, że można być razem w jakichś sprawach i robić coś razem, bo to jakoś buduje nas. Nie, Rita? Tak. No, na przykład taka Rita. O. Gdyby nie to, że dzisiaj strzywaliśmy flagę razem, to bym nigdy Rity nie poznał, prawda? Prawda. No. Dziękuję Ci bardzo, wiesz? To było słodkie z Twojej strony. Mua! Dziękuję. Ja pozdrawiam, Rafał Betlejewski. Zapraszam do subskrypcji tego kanału i udostępniania filmu dalej. Dziękuję, pozdrawiam.